Właściciel Zary, czyli Inditex, zażądał od Zalando, czyli wielkiej platformy sprzedażowej, aby ta przed wysłaniem ich produktów do klientów przepakowywała je z plastikowych tory. Zalando odmówiło, a ja, czytając te słowa, mega się zdziwiłam, bo myślałam, że Zalando przecież wysyła wszystko w papierze. Jak to więc jest? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest HOV, czyli zrównoważona firma z galanterią skórzaną, ale skórzaną ze skóry z recyklingu, moi drodzy. To nie jest skóra z pierwszego obiegu, to jest skóra, która w innym wypadku stałaby się śmieciami. W związku z tym zapraszam Was do zapoznania się z ich ofertą i możecie skorzystać z 10% kodu rabatowego ANIA10, jeśli coś Wam się spodoba, a tymczasem wracamy do odcinka. Cześć, ja mam na imię Ania i ostatnio słyszałam taką teorię spiskową, która mówi o tym, że nasze uzależnienie od plastiku w modzie jest mega powiązane z rozpoczęciem produkcji samochodów, które mniej palą. O co chodzi? No słuchajcie, ponoć, ja nie wiem o tym, czy tak jest, ale kiedy to usłyszałam, to pomyślałam, że się z Wami podzielam. Ponoć sytuacja była taka, że gdy zaczęto produkować samochody, które mniej paliły, to firmy, które wydobywały ropę naftową, zaczęły mniej zarabiać i też właśnie w związku z tym potrzebowały nowych źródeł dochodów. I tu proszę, poliester jak znalazł, okazuje się być właśnie w tym, w co zaczęli inwestować. W tym roku, a w sumie dokładniej w 2022 roku, szacuje się, że przemysł odzieżowy zużył 342 miliony baryłek ropy naftowej do produkcji włókien, które wiecie, jakichś tam poliestrowych, nylonowych czy akrylowych, więc w tej teorii spiskowej, powiem Wam szczerze, tak na to patrząc, może coś być. Jednak warto pamiętać, że plastik w modzie to nie tylko materiały, ale także, a może przede wszystkim, wszystkie te plastikowe pojemniki, które wykorzystywane są w logistyce. Rozpoczynając od wielkich plastikowych tory, pudeł, w których większość ciuchów przyjeżdża do sklepów i to są pudła teoretycznie wielokrotnego użytku, ale tak naprawdę wątpię, żeby służyły przez aż 400 czy 500 lat. W konkretnych sklepach, tak aby rzeczywiście mogły się nie pozamieniać na mikroplastyczki, zanim zostaną wyrzucone. Do tego mamy indywidualne torebeczki, w które pakowana jest każda oddzielna sztuka odzieży. Mamy małe wieszaczki, na które są wieszane różnego rodzaju staniki, majtki i inne tego typu pierdy. Mamy plastikowe torebeczki, w które pakowane są akcesoria. Mamy naklejki z rozmiarami i różnego rodzaju inne naklejki, które na odzież często są naklejane po to, aby zachęcić ludzi do zakupu. Mamy też różnego rodzaju foliki, w które popakowane będą perfumy, ale w sumie perfumy, czy można jeszcze wliczać do branży modowej. Nie, bez sensu sobie to tutaj wypisałam. Cofam to. Powodów, dla których plastik wykorzystywany jest w logistyce ubrań jest wiele i muszę tutaj przyznać, że również z mojej ekologicznej perspektywy powody te brzmią dobrze. Plastik jest lekki, w związku z tym ten transport nie generuje zbyt wiele dodatkowego obciążającego zanieczyszczenia. Plastik jest tani dzięki czemu wszyscy są w stanie na niego pozwolić. Plastik dodatkowo też chroni odzież przed grzybami czy wodą, dzięki czemu ta odzież nie niszczy się i nie musi być wyrzucona, zanim jeszcze trafi do klienta. A jakby tego wszystkiego było mało, plastik też ułatwia życie ludziom, którzy w modzie pracują, ponieważ pomaga sortowanie, pomaga w liczeniu i w różnego rodzaju tego, takich tam, wiecie, powiedziałabym, Organizujących sprawach. W idealnym świecie cały ten plastik, który moda wykorzystuje w procesach logistycznych, byłby recyklingowany. Jednak musimy pamiętać, że nie mieszkamy, nie, nie żyjemy w idealnym świecie, a także musimy brać pod uwagę fakt, iż że na przestrzeni tych ostatnich. Niespełna 60-70 lat, od kiedy plastik jest z nami. Tak naprawdę niewiele, ponad 9% całego wyprodukowanego plastiku recyklingowi poddane zostało. I też właśnie w związku z tym nie łudźmy się: najprawdopodobniej plastik ten do recyklingu nie idzie. I tak jak my nie chcemy się łudzić, również i właściciel Zary, czyli Inditex łudzić się nie chce, i też właśnie w związku z tym na przestrzeni ostatnich kilku lat zdecydował się usunąć wszystkie plastikowe elementy, które do tej pory w ich sprzedaży miały brały udział. Zara, Zara Home, Massimo Dutti i Uterque już tego plastiku podoci mają wcale, a Pulember, Berszka, Staratywarius i Oysho, w tym właśnie też marki, które są sprzedawane w Zalando. Nadal mają jakiś drobny udział plastiku w swoich logistycznych procesach, jednak udział ten jest zmniejszany z roku na rok i planuje się, że na przestrzeni następnych kilku lat ma on się zmniejszyć do zera. No właśnie, ale tutaj okazuje się, że pojawia się pewien drobny problem, ponieważ platforma sprzedażowa Zalando, która przedmioty, produkty Inditexu sprzedaje, nie chce wyeliminować tego plastiku ze swojego procesu logistycznego i też właśnie w związku z tym niejako utrudnia zarze osiągnięcia swojego ambitnego celu. Inditex poprosił o zlikwidowanie toreb plastikowych w całym łańcuchu dostaw, i Zalando mu odmówiło. Według Zalando, bez plastikowych toreb nie będą oni w stanie prowadzić swojej działalności logistycznej na najwyższym poziomie. Zalando to jest wielka platforma sprzedażowa. I powiedzieli oni, że nie są w stanie dopasować się do mega indywidualnych wymagań każdego z ich klientów. Klientów mam na myśli tutaj tych firm, o których produkty sprzedają. I dodatkowo, Zalando też mówi, że zamienniki z kartonu czy papieru mogą nie być równie zrównoważoną opcją co plastik, ponieważ ten karton i papier może ulegać namoczeniu, przemoczeniu, może niszczyć ubrania, może sprawiać, że ubrania będą się właśnie grzybić itd., tak i, tak I też właśnie w związku z tym, według nich, no nie za bardzo tego typu zmiana jakby jest w stanie przynieść jakiekolwiek inne pozytywne korzyści, oprócz dobrej reklamy, którą teoretycznie mogłaby w mediach tego typu zmiana przynieść. Powiedziałam to trochę niegramatycznie, przepraszam. Pytanie na temat tego, czy karton, czy plastik jest bardziej zrównoważonym materiałem w logistyce, w produkcji i tak dalej, to pytanie, które pojawia się od wielu lat w kręgach zrównoważonej mody i generalnie zrównoważonego życia, zrównoważonego przemysłu. Według mnie to pytanie jest niesłychanie skomplikowane. Teoretycznie, drzewa jako źródło odnawialne energii wydają się jakoś tak logicznie trochę lepszym rozwiązaniem. Jednak prawda jest taka, że wielokrotnie udowadniano, iż. Wykorzystywanie plastii, papierowych torebek jednorazowe sprawia, iż ich ślad środowiskowy jest dużo większy niż ślad środowiskowy foliówki, która mogłaby być dla tych papierowych torebek zamiennikiem. W związku z tym papierowe torby, kartony jak najbardziej są na tak, ale tylko w sytuacji, gdy będziemy korzystać z nich wielorazowo. A jak dużo z nas jest w stanie korzystać wielorazowo z torebek papierowych? No nie wiem, zwłaszcza jeśli one zamokną, to wydaje mi się, że niewielu. I teraz, żeby było jasne. Słuchajcie, ja nie jestem fanką plastiku, nie uważam, że plastik jest spoko. Sama staram się nie używać plastiku, nie kupuję od firm, które plastik y, mają w swojej produkcji, nie kupuję ubrań plastikowych itd. itd. Jednak czytając argumenty za Lando, dla, którego, dla których oni nie chcą z tego plastiku zrezygnować, ciężko mi się trochę z nimi nie zgodzić. Prawda jest taka, że detaliści na całym świecie korzystają z plastiku właśnie po to, aby nie musieć dodatkowo jeszcze spryskiwać swoich ubrań chemikaliami. Ponieważ bez tych chemikaliów najprawdopodobniej grzyby czy inne drobnoustroje zjadłyby te ubrania, zanim dopłynęłyby one do nas. Jednak też nie jestem w stanie nie zauważyć, że przemysł modowy produkuje olbrzymie ilości plastikowych śmieci jednorazowych, takich właśnie jak te folioweczki. według nawet fashion for good tych plastikowych torebeczek jest co roku ponad 180 miliardów. No i też właśnie w związku z tym kwestionuję generalnie jakąkolwiek zasadność korzystania z szybkiej mody i platform typu Zalando. No bo wow! I tutaj w ogóle słuchajcie, muszę Wam się przyznać, że ja na Zalando nigdy nic nie kupiłam, ponieważ Zalando spopularyzowało się w momencie, kiedy ja już zdecydowałam się zacząć bojkotować szybką modę. I w związku z tym nie mam własnych, prywatnych doświadczeń z tą platformą, jednak zawsze kojarzyła mi się ona z platformą, która wszystko przewozi w papierze, ponieważ pamiętam, jak dzisiaj, kiedy pracowałam w takiej jednej firmie, to do mojej koleżanki od czasu do czasu przechodziły paczki z Zalando i one zawsze były papierowe, w środku cały był papier i też właśnie ja sobie myślałam, hmm, może ta szybka moda jednak, wiecie, stara się zrobić coś, aby życie nas wszystkich było lepsze. Jednak prawda jest taka, co odkryłam teraz, robiąc research do tego wideo, że większość firm, w tym również Zalando, przepakowuje swoje plastikowe opakowania właśnie w takie papierowe torby, które później są wysyłane do klientów, aby klientom polepszyć, no nie wiem, według mnie jest to naprawdę, po angielsku to się mówi wild, czy można powiedzieć dzikie? I tutaj warto dodać, że Zalando mówi, iż dba o zmniejszenie ilości opakowań i w ogóle stara się zrobić wszystko, co może, aby te opakowania, które musi wykorzystywać w swoich procesach logistycznych, były jak najbardziej zrównoważone. Pośród oświadczeń, które wydali, jest również takie, które mówi o tym, iż starają się opracować rozwiązania, w których priorytetem jest trwałość i minimalizacja wpływu materiałów i odpadów na środowisko. Z tego właśnie powodu firma mówi, że nie może zrezygnować z tych plastikowych torebek. Które zapakowane są rzeczy inditexu u nich w firmach logistycznych, ponieważ nie jest dla nich priorytetem, aby tylko robić sobie dobrą reklamę, ale właśnie opracowywać rozwiązania, które trwale będą zmieniać sposób, w jaki branża modowa operuje. W trakcie jednak, gdy ta dyskusja się toczy, torebki foliowe cały czas są wykorzystywane za kulistami, torebki foliowe cały czas są produkowane, plastikowe ciuszki również, i my oddajemy się bezsensownej konsumpcji. No i jaki z tego moral? Według mnie słuchajcie, morał jest w miarę prosty. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy kupujemy od Inditexu, czyli np. Zaryberzki Pulenber, czy od Zalando, to nadal nasze zakupy będą generować olbrzymie ilości śmieci, nadal nasze zakupy będą generować niepotrzebny popyt na produkty, których tak naprawdę jest już mnóstwo w drugim obiegu. W związku z tym, na zakończenie tego wideo, wszystkich tych, którzy rzeczywiście chcą mieć wpływ na to, jak obciążające dla środowiska są ich zakupy, zapraszam do tego, żeby po pierwsze zrobili zakupy w swojej szafie, a po drugie, może jeśli już potrzebują kupić coś nowego, to udali się do lokalnego second handu, a tam wynaleźli perełkę, która będzie jedyna w swoim rodzaju i która sprawi, że no właśnie, ich zakupy nie będą takie strasznie obciążające dla środowiska. To by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa